przed. Proszę zobaczyć, jazda na dwóch kółkach. Oby jak najdalej. Martin Hess w ciągniku klas. Nieustraszeniem mknie do mety. Czy będzie full full? O tym się za chwileczkę już przekonamy. Ciągnik dymi coraz mocniej, ale to nic strasznego. To jest tym wszystkim. Czy Marcinowi uda się zatrzymać Zetora? Wystartował. Norma spalin euro 5 albo 6 i mamy full, full. Trzymamy kciuki za Ernesto Angeli. Pamiętajcie o oklaskach. Kibicujemy. Angeli Ernesto. Widzimy o wiele większe obciążenie. Cóż za kłęby dymu. Ale się nie poddaje. Proszę zobaczyć. Jazda na dwóch kółkach. Troszeczkę ściąga go w prawą część toru, ale się nie poddaje. Proszę zobaczyć, co za pokaz. Niestety, nie było tak dobrze jak poprzednim razem. 53 metry, 16 centymetrów. Myślę, że mamy już zielone światło. Ostatnie przygotowania. Locking calls, akcji. 1600 koni mechanicznych. I kłęby dymu poszły. I wystartował. Proszę zobaczyć, co za fenomenalny początek. Nie spodziewałem się, że ciężarówka może jechać na dwóch kółkach. Trzeba być niezwykle uważnym, żeby nacieszyć się tym sportem. Gotowy w kasku. Kibicujemy. Cóż za huk. Proszę tego zobaczyć. Obracają się koła. Potężne kłęby dymu i z zawrotną prędkością tnie do mety. Czy osiągnie full full? Za chwileczkę się dowiemy. Zestaw się zatrzymał. Jest zielona flaga. Jeszcze kilka sekund i do boju! Cóż za widok! Luigi mknie do końca z zawrotną prędkością. Mamy kolejny full pull. Kolega z teamu, trzymajmy kciuki. Czy będzie jazda na dwóch kulkach? Póki co mamy kłębę całego dymu. Potężny hałas, zawrotna prędkość i wszystko wskazuje, że będzie full pull. I jest! Cóż za wspaniała jazda. Początek wyśmienity, jazda na dwóch kółkach. Gorące oklaski. 10 litrów pojemności, 4000 koni mechanicznych. Oj, będzie się działo. Lewo, prawo. Przednia oś w górze. Trzymajmy kciuki. Znowu nie ma pełnego uciągu. Na początku koła dość agresywnie zabuksowały w glinie, rzucając ją na lewo i na prawo. Bardzo wysoko wystartował. Mnóstwo gliny posypało się na lewo i na prawo. Ale dlaczego nie przekroczył 20-30 metrów? Ale jeszcze nie było przełomu. Lewo, prawo, byle do przodu. Zapowiada się świetny wynik. To już nie wymaga komentarza. Delektujmy się. Co za przejazd! Kilka sekund!
Kilka sekund. Z jakim wynikiem? Każdy chciałby wskoczyć na najwyższy stopień podium, ale to miejsce jest zarezerwowane dla Sjorsa z Istry. Holandia, Newborn Deal, jako jedyny osiągnął full. A nagrodę wręcza prezes firmy Lehman Agrotechnika, pan Sebastian Lehman, i szampan do tego. Wielkie brawa. Ja tylko wspomnę, team Zinstra zaprezentował u nas dwa modele, dwa John Deere, jeden niestety uległ defektowi, ale po to przywieźli dwa, żeby jednym stanąć na pierwszym stopniu podium. Uwaga, gratulacje. Teraz będzie szpryca. Brawo! Bardzo skromnie na razie, widać duże pragnienie. To są chyba nasi oklaski. Bios Pinta, typowo. Brawa dla zawodników. Fantastyczna impreza, fantastyczny finał tych zawodów. Zasłużone oklaski.